Dobra, słuchajcie, to nie jest ważne. Ja jutro do Miami wylatuję i się tam przeprowadzam, ale to nie o tym ten. To jeszcze, jeszcze będzie takie bardziej oficjalne e, pożegnanie. Dobra, opowiem Wam zresztą. Dobra, chuj w to, bo tam, bo dużo osób będzie pytać, to żebyście nie pytali. E, jutro, jutro o godzinie, jutro o godzinie siódmej rano jadę do Warszawy. Jadę do Warszawy, około godziny 14 wylatuję do Frankfurtu, a z Frankfurtu Frank, Frank, do, a, z Frankfurtu lecę do Miami. E, chata już jest wynajęta. Znaczy, będzie jeszcze więc hmm, Lecę. Najpierw jeszcze będę musiał spędzić przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi e, tam jakieś 10 czy 14 dni e, bo tako od Buta sobie nie można wlecieć do Stanów Zjednoczonych e, z Polski czy, i z Niemiec też nie. I z Niemiec też trzeba 14 dni e, w jakimś innym w jakimś innym kraju, który nie jest na tej liście być. No. I potem już, i potem już, potem już lecę do Miami. No. Potem już lecę do Miami. Hata już ogarnięta. Wszystko jest git, więc będziemy, więc będziemy sobie tam trochę mieszkać. Myślę, że tak te wakacje to jeszcze nie, bo będę, będę odpoczywał. E, no i potem jest. Y, też chciałbym sobie pozwiedzać Stany Zjednoczone, więc już są zaplanowane jakieś tam wyjazd do San Francisco, do Los Angeles. E, do Teksasu też. E, do Teksasu też y, mam ochotę odwiedzić Teksas. E, no, będę, będę w Polsce gdzieś tak w październiku Będę w Polsce gdzieś tak w październiku, żeby jeszcze wszystkie swoje rzeczy e, do końca zabrać. Między innymi odebrać samochód. Dzisiaj dostałem informację, że, że M3 już jest wyprodukowana. Dzisiaj ją wyprodukowali, więc kurwa zajebiście. Nie było żadnych, e, nie było żadnych obsów. E, no i kontenerowcem, kontenerowcem potem e, przerzucę swoje wszystkie rzeczy do Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że gdzieś tak grudzień, styczeń e, powoli będę tutaj wracał. Na, na YouTube'a, tam na Instagrama, na TikToka, mm, na AskFM I, i dalej będziemy kręcić kontent, tylko że po prostu już ze Stanów Zjednoczonych. E, odpalam też a, e, kanał po angielsku. E, będzie się nazywał The Nitro Zajniak e, English. E-N-G, tak? E, I ten. Więc no. i Jeszcze będę ten, jeszcze będę w, yy... chciałbym taki kanał podróżniczy, wiecie, jakiś Grand Canyon czy, ta, czy tam te inne jakieś yy, takie, nie wiem, statua wolności, takie rzeczy po prostu chciałbym yy, zwiedzać. Yy... I tak, tylko że jeszcze nie do końca mam nazwę, tak? Bo on oczywiście będzie prowadzony po angielsku, ale spokojnie nie zapomnę o Was. Nie zapomnę o Was, będą też napisy polskie. E, będą też napisy polskie, tylko jeszcze nie wiem, e, jak go nazwać. Bo jednym, jednym z pomysłów było Uncle in USA, ale też mam drugi pomysł, taki, żeby nie zapomnieć pochodzenia miejsca zdarzenia. Żeby się nazywał anklitoserchito. Serhito, Wiecie, że. E, że wujaszek Serchito? Taki, taki pomysł miałem. Albo Don Anklon. Też zobaczymy. Więc no. Więc mi się wydaje, że to jest ogólnie jak najbardziej trafiona tutaj. Pomysł. Dalej się przeprowadzam? No na stałe, nie?